Cześć. Wielu z Was zapewne słyszało, a jeżeli ktoś nie słyszał, to właśnie się dowie, że w roku 2028 na Olimpiadzie w Los Angeles squash będzie z jednym ze sportów, który będzie można tam zobaczyć. I dzisiaj chciałbym przybliżyć Wam ten temat, zastanowić się, czy cokolwiek to w squashu zmieni, w jakich tematach jestem sceptyczny, gdzie nam to może pomóc i jakie to ma znaczenie dla nas, zwykłych graczy squasha. Zapraszam. Oczywiście tradycyjnie zachęcam Was do subskrybowania kanału, zostawienia lajka, najlepiej komentarza pod filmem. Nic tak filmom nie pomaga w ich promocji jak komentarze, także gorąco zachęcam do komentowania. Następnie tak szumnie zapowiedziałem, że zastanowię się na tym, czy cokolwiek się zmieni, ale prawda jest taka, że to się okaże. Dzisiaj mogę tylko zgadywać, podzielę się swoimi przemyśleniami, swoimi wątpliwościami, być może swoimi nadziejami, natomiast absolutnie nie powiem, co się wydarzy, bo tego nie wiem. Dzisiaj możemy tylko robić różnego rodzaju predykcje, zastanawiać się, jaki może mieć ta informacja, ta zmiana, że squash będzie sportem olimpijskim, na nasze środowisko, środowisko squashowe, oczywiście mam na myśli, i co może się zmienić. Natomiast nikt nie wie tego na pewno, bo jest tak wiele zmiennych, tak wiele czynników, że trudno zgadywać. Ale ja dzisiaj postaram się skupić na tym, co już wiemy, co nam może dać podpowiedź na temat przyszłości. I może zacznę od tego, co się nie zmieni. Nie zmieni się, bo nie musi i to są dwie rzeczy, o których już, jeżeli chodzi o squasha, to wiemy. Squash podlega kontrolom antydopingowym. Od dosyć dawna i myślę, że poświęcę temu osobny film, pisałem kiedyś o tym na blogu pansquash.pl. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, odsyłam do tegoż materiału. Podobnie jakiś czas temu również o tym pisałem i być może również o tym powiem. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi tematami, proszę dajcie znać w komentarzach, wówczas nagram na ten temat filmy. A ten drugi temat to hazard. Squash jako dyscyplina jest częścią systemu, gdzie można obstawiać wyniki sportowe. W różnych krajach jest to różnie traktowane, w jednych jest popularne, w innych, tak jak w Polsce, jest traktowane raczej jako hazard, czyli zagrożenie. Mniejsza o to, nie o tym jest ten materiał. Myślę, że jeżeli wyrazicie taką chęć, będzie materiał na ten temat, to wtedy się pochylę głębiej nad tym zagadnieniem. Dzisiaj powiem tylko tyle, że wiele się w squashu musiało zmienić w momencie, kiedy squash podpisywał umowy z koncernami, korporacjami, z firmami zajmującymi się obstawianiem wyników sportowych. Wtedy wprowadzono obostrzenia takie, że zawodnicy nie mogą w trakcie gry mieć bezpośredniego kontaktu z widzami, stąd to taka izolacja zawodników. I jeszcze parę innych obostrzeń wówczas wprowadzono. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sporty olimpijskie można obstawiać w tego typu zakładach i wszystkie sporty, które wcześniej nie miały podpisanych odpowiednich umów, musiałyby się dostosować do tych standardów. Squash już to przeszedł, więc tutaj nic nie trzeba zmieniać. Dla kogo ta zmiana jest ważna i na pewno się z tego cieszą? A wiemy o tym na pewno, bo zawodnicy grający w squasha dają temu wyraz na social media. Czyli odpowiedziałem już na to pytanie, ważna zmiana to jest dla zawodników. I teraz zależnie od kraju pochodzenia mogą być z tego powodu różne. Myślę, że jeden wspólny dla wszystkich to jest bycie częścią rodziny olimpijskiej, tak bodajże się to nazywa. Czyli tego wielkiego wydarzenia, gdzie można jechać, cieszyć się sportem, brać udział w wielkiej imprezie. Wszystkimi tego konsekwencjami. Ale w imprezie, która jest emitowana bez mała na cały świat, więc jest szansa dotrzeć do wielu widzów, wielu sponsorów i tak dalej, i tak dalej. Dla zawodników zawodowych z niektórych z krajów też jest to dodatkowa okazja do pozyskania finansowania. W Polsce mamy taki system, że zawodnicy, którzy zdobędą medale na olimpiadach, dostają emeryturę sportową. Nie wiem, jak one są duże, nie wiem, na ile to wystarcza, ale są. A to można pewnie gdzieś sprawdzić. Więc dla zawodników squasha z krajów, które oferują tego typu przywileje, na pewno jest to coś, co ma duże znaczenie. Oczywiście te medale, ten sport będzie dokładany do całej kolekcji medalowej, rywalizacji medalowej, więc jest to szansa dla krajów, które są potęgą squashową do tego, żeby poprawić swoje wyniki w tym zakresie. I prawdopodobnie są ludzie, którzy to śledzą, dla których jest to ważne. Przepraszam, nie jestem w temacie, zupełnie mnie to nie interesuje. Druga rzesza osób,
To są odbiorcy tego typu sportów. Osoby, które lubią oglądać sport w telewizji. Również. Ja nie należę do tej grupy, ale rozumiem osoby, które to pasjonuje, które się tym zajmują, które tego potrzebują, czerpią z tego przyjemność. Więc dla tych wszystkich osób jest to oczywiście fajna okazja do tego, żeby zobaczyć tego squasha więcej. Ale tu pojawiają się moje pierwsze wątpliwości. Squash jest sportem mało medialnym. I dlaczego tak jest, to jeszcze o tym przejdę, jak będę mówił, dlaczego słabo to widzę. W tej chwili jeszcze nad jedną rzeczą chciałbym się pochwylić, to jest to, czy to się przełoży na popularyzację squasha. I myślę, że to jest związane właśnie też z tą słabą medialnością squasha. A dlaczego mówię, że squash jest słabo medialny? Jest to sport trudny. Nawet osoby, które grają w squasha, jak patrzą na zawody na pewnym poziomie, mają trudności z czytaniem, ze zrozumieniem tego, co dzieje się na korcie. Jest to sport bardzo szybki, bardzo dynamiczny, dzieje się na korcie bardzo dużo i to niestety często na poziomie takim, który trudno wychwycić w trakcie trwania akcji. Czasami akcję trzeba zobaczyć 2-3 razy, zastanowić się, co się wydarzyło, przeanalizować ją i dopiero wtedy tak naprawdę widzimy, co tam się stało. Nie jest to coś, co jest atrakcyjne dla przeciętnego, wydaje mi się, że przeciętnego konsumenta sportów emitowanych w telewizji. Co więcej, sport ten, czyli squash, jest trudny do emisji i pokazania. Mamy najczęściej kamerę ustawioną pod konkretnym kątem, w konkretnym miejscu, jest to kamera statyczna, czasami są to dwie kamery, tak? Więc mamy kamerę z tyłu kortu, z przodu kortu, ale dalej, są to dwie kamery, które nie pokazują nam tempa, dynamiki tego sportu. Jeżeli ktoś nie gra w squash, a nawet jeżeli ktoś gra na jakimś poziomie, czasami jest bardzo trudno zrozumieć, jak szybka jest ta gra. Przez to właśnie, gdzie jest umieszczona kamera i pod jakim kątem na ten sport pokazuje. Ja grając w squasha, oglądając różnego rodzaju rozgrywki, kiedy zobaczyłem pierwszy raz rozgrywki squasha zawodowego na poziomie PSA, byłem w szoku, jak bardzo to się różni, mój odbiór, jak bardzo się różni od tego, co widzę w telewizji. Jak bardzo to jest inne, szybsze, dużo bardziej dynamiczne. Naprawdę umieszczenie, naprawdę stanięcie za kortem, patrzenie na to na żywo jest zupełnie czymś innym, no zupełnie może nie, ale w dużej mierze czymś innym, co widzimy okiem kamery. Często takie, a nie inne umiejscowienie kamery to jest wymuszone tym sportem, dynamiką tego sportu, sposobem w jaki gramy i oczywiście konstrukcją kortu, uniemożliwia pokazanie tego sportu w sposób, który by mocno realnie oddawał to, co się dzieje na korcie, szybkość tej gry przede wszystkim. Jeszcze może mała dygresja. Parę lat temu, to już chyba będzie z 5 lat temu, w Emiratach Arabskich, jak były turnieje, eksperymentowano z kamerą prowadzonym nad kortem. Ona tam miała pewien ramię wysuwane i pewien zakres patrzenia na kort. Mnie się to bardzo podobało. Było to coś, co dodawało dynamiki do tego sportu, pozwalało pokazać kort, grę pod różnymi kątami. Wydawało mi się, że było to fajne, niestety z przyczyn mi nieznanych zaprzestano tych eksperymentów. Prawdopodobnie było to zbyt kosztowne. Zatem powiedziałem już, że jak ten sport jest trudny do pokazania. Jest on trudny do zrozumienia, o czym też już wcześniej powiedziałem. W squashu o tym, czy się zdobędzie punkt, decydują rzeczy, które się zrobiło dwa uderzenia przed chwilą, kiedy się ten punkt zdobyło, szczególnie w squashu zawodowym. Wypracowywanie małej przewagi prowadzi do tego, że w tym momencie jesteśmy w stanie zaatakować i liczyć na to, że przeciwnik nie dojdzie do piłki, nie poradzi sobie. Oczywiście są momenty spektakularne, kiedy zawodnicy skaczą do piłki, kiedy robią jakieś cudawianki. I to jest fajne, to się sprzedaje, ale sami doskonale wiemy, że takich akcji jest niewiele. Jeżeli gra dwóch zawodowców na stałym poziomie i oni walczą albo próbują walczyć na przewagę, na zmęczenie przeciwnika, no to mamy kilkanaście minut stosunkowo nudnego odbijania wzdłuż jednej, drugiej ściany, czyli mamy drive'y poprzeplatane crossami, w których nic się nie dzieje. I naprawdę to jest, może być nudne dla osób, które tego sportu nie rozumieją. A zrozumienie tego sportu nie będzie łatwe, jeżeli ktoś w niego nie grał. I tu znowuż, wydaje mi się, że mocno się zawęża liczba odbiorców tego widowiska, potencjalnego widowiska, które możemy dostać, a do którego może ono trafić. Swoją drogą jestem ciekaw, ile osób oglądających różne sporty właśnie na ekranach
telewizorów czy innych odbiorników. Ogląda sporty, których nigdy nie grało i których są właśnie trudne do zrozumienia, podobnie jak squash. Bo to by nam mogło pokazać, jak dużo osób nowych dotrze do squasha tylko dlatego, że on jest relacjonowany przy okazji właśnie tychże Igrzysk Olimpijskich. Mnie się nie wydaje, żeby to było jakieś spektakularne zwiększenie liczby osób, do których sport dotrze, które zaczną go rozumieć. Bo tak jak już parokrotnie powtórzyłem, powtórzę jeszcze raz, ten sport jest bardzo trudny do zrozumienia dla osób, które w niego nie grają, a nawet osoby, które w niego grają, a nie są zaangażowane w to, żeby ten sport zrozumieć. Grają bardzo rekreacyjnie, nie zastanawiają się nad strategią, nie zastanawiają się nad techniką, nie rozumieją, jaka jest różnica między sportem tym właśnie amatorskim, zawodowym, jakie tam są różnice poziomów, z czego one wynikają, to nawet takie osoby, oglądając sport na poziomie PSA, a w przyszłości ten sport olimpijski, squash olimpijski, nie będą widziały różnicy i nie będą rozumiały, co tam się dzieje. No i kolejna rzecz, która jest przeciwko squashowi, albo będzie działała na niekorzyść odbioru tego widowiska, to jest konieczność skupienia się na tym sporcie i poświęcenia mu uwagi. To nie jest rzecz, którą można jednym okiem oglądać, a w międzyczasie coś robić. No jeżeli tak się do tego podchodzi, to nic się nie zobaczy. Może te spektakularne powtórki ze spektakularnych zagrań, może coś ciekawego, co się stało. Natomiast będzie to takie krótkie widowisko, które czy coś powie o sobie oglądającej sport, czy to ją zachęci do oglądania squasha, do grania w squasha. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale raczej nie sądzę. No i mamy też ograniczoną wielkość trybun. Tym się ten sport niestety mierzy od zawsze, tego przeskoczyć się jakoś spektakularnie nie da. Tutaj pomocna by mogła być transmisja telewizyjna. Niestety, tak jak powiedziałem już wcześniej, transmisja telewizyjna bardzo dużo nam obcina informacji związanych z tym sportem. Informacji, które dla osoby, które by chciały na to patrzeć jak na widowisko albo wyciągać z tego jakąś naukę, właśnie są ważne i kluczowe. Być może telemetria, jakaś wizualizacja dodatkowa w tym pomoże. Nie wiem, nie jestem przekonany, czy na relacjach olimpijskich tego typu narzędzia będą wykorzystywane i będą udostępnione. Więc dlaczego słabo widzę sukces medialny w squasha na olimpiadzie? Właśnie dlatego, że jest trudny do zrozumienia, jest trudny do pokazania, wymaga uwagi, wymaga skupienia, wymaga wiedzy o tym sporcie. Czyli nie jest to łatwa papka, którą każdy przyjmie, która każdemu sprawi przyjemność. Bo jaka jest przyjemność w gapieniu się na dwie osoby w klatce, które walą w jeden czarny punkt? Średnio, szczerze powiedziawszy, nawet bliskie zero dla osób, które nie rozumieją emocji, które za tym idą. No dobrze, czyli zakładam, że nie będzie to jakiś sukces medialny. Wiemy, że będzie to raczej sukces zawodników, jest to w tej chwili już sukces zawodników, którzy na olimpiadę się dostaną, bo to pomoże im uzyskać finansowanie, to pomoże im się pokazać, być może pozyskać sponsorów. Ale jeżeli porównamy sobie ten umiarkowany albo stosunkowo słaby sukces medialny, który temu wróżę, z niewielkim sukcesem zawodników, czy to w jakikolwiek sposób płynie na nas, zwykłych amatorów tego sportu, no właśnie tu mam duże wątpliwości. Żeby tak się stało, squash na olimpiadzie musiałby przyczynić się do popularyzacji tego sportu. Musiałby spowodować, że nagle dużo osób zacznie w niego grać, a to by spowodowało, że będzie popyt na korty, na sprzęt, więc wszystkie te rzeczy będą powstawać, staną się bardziej dostępne, tańsze, być może lepsze, a to by miało realny wpływ na nas, zawodników amatorskich. No i trudno mi powiedzieć, że coś takiego się wydarzy. Przynajmniej patrząc na inne sporty, które w latach poprzednich trafiły na olimpiadę, nie widzę, żeby wśród tych sportów były jakieś, które nagle zyskały ogromną popularność, nawet nie ogromną, jakąś większą niż wcześniej miały popularność wśród osób tymi sportami niezainteresowanych, żeby nagle tam się pojawiło jakieś większe finansowanie. Moim zdaniem tego nie ma. O ile patrzyłem, a nie patrzyłem też zbyt dokładnie, ale przejrzałem jakieś nagłówki z różnych, próbowałem przejrzeć nagłówki z różnych gazet, z różnych gazet branżowych oczywiście. Generalnie tak, szukałem informacji branżowej właśnie związanej z tymi sportami, które weszły na olimpiadę, żeby poszukać informacji, jak poprawiła się sytuacja
tych sportów w krajach, gdzie one nie były popularne, a teraz być może ktoś zwrócił na nie uwagę i pojawiło się finansowanie. No i nie ma jakichś znaczących, nawet nie mówię o spektakularnych, nie ma nawet jakichś znaczących efektów tego wejścia na olimpiadę. Więc prawdopodobnie ze squashem będzie inaczej, będzie podobnie, bo dlaczego miało być inaczej? Tak jak powiedziałem wcześniej, dużo przeszkód, fajna okazja dla zawodników, którym życzę jak najlepiej. Być może jakaś okazja dla osób, które lubią to oglądać, bo być może dzięki temu będzie tego squasha więcej do oglądania. Może dostaniemy coś poza PSA Squash TV, tak to się teraz nazywa, czyli poza relacjami PSA, które są różnej jakości. Robotę tam robią komentatorzy. Oczywiście, o i to też kolejna rzecz, która nam pokazuje słabość tego sportu. Wystarczy słaby komentator i to widowisko robi się dużo, dużo gorsze. Jeżeli mamy świetnego komentatora, czym jest świetny komentator? Osoba, która zna się na squashu, czyli lepiej jakby to jest były zawodnik, bądź trener, który dodatkowo potrafi o tym ciekawie, ładnie opowiadać i na żywo reagować na to, co się dzieje na korcie. To będzie dobry komentator squasha. Oglądanie meczu z takim komentatorem, no to jest sama przyjemność, bo po pierwsze dostajemy informacje o tym, co się dzieje na korcie, pomaga nam on zrozumieć sytuację na korcie, pomaga nam zrozumieć to, co się dzieje, co się stało, jak to wpływa na grę. Z drugiej strony fajnie posłuchać kogoś, kto mówi oczywiście z pewną energią, jeszcze jak to jest przyplatane żartem, to już zupełnie fajnie. Czasami jest tak, że komentatorzy mają tylko poczucie humoru i żart, wtedy już czuć, że to niekoniecznie jest to, co byśmy chcieli oglądać. Mnie się zdarza wyłączać takich komentatorów, jak chce się skupić tylko na grze. Czasami komentatorzy niestety znają się na sporcie, mają świetną wiedzę, ale są cholernie nudni i wtedy też ich zdarza mi się wyłączać, ponieważ chcę skupić się na grze, a nie usypiać słuchając tych osób. Wcześniej już chyba powiedziałem, że nie jestem kimś, kto lubi oglądać sporty. Jestem aktywnym zawodnikiem. Wolę grać, trenować niż oglądać, ale na pewnym etapie swojego rozwoju sportowego, przy każdym sporcie, który uprawiałem, tak było, że próbowałem podpatrywać profesjonalistów, więc również squasha starałem się oglądać, coś podpatrzeć, żeby coś dla siebie z tego wyciągnąć, coś z tego sportu więcej zrozumieć. Więc to nie jest tak, że zupełnie nie oglądam, ale właśnie jestem typem osoby, która ogląda rzeczy, które mnie interesują, bo są związane z tym, co robi. Absolutnie mnie nie interesuje oglądanie sportów, których nie uprawiam, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że cała rzesza osób, która uprawia inne sporty i jest zainteresowana ich oglądaniem, nie zwróci na squasha uwagi, nawet jeśli on będzie na olimpiadzie. No i tym smutnym akcentem chyba bym musiał zakończyć. Niemniej życzę wszystkim, żeby squash na olimpiadzie był jak najfajniejszym widowiskiem, bo jeżeli on takowym widowiskiem będzie, jest szansa, że przyciągnie zawodników do tego sportu, jest szansa, że przyciągnie sponsorów, a wówczas jest szansa, że nam wszystkim poprawi się dostępność sprzętu, poprawi się jakość sprzętu i być może trochę spadną jego ceny. Straszliwie chyba dzisiaj przynudzam, dlatego już kończę. Powodzenia na kortach. Cześć.